50 odcieni dziwności. Zmysły owadów odgrywają ogromną rolę w poszukiwaniu partnerów, a konkurencja jest tu mordercza. Ale gdy on spotka ją, to wcale nie oznacza końca walki. Wprost przeciwnie, wszystko dopiero się rozkręca, bo wiele jest odpowiedzi na pytanie, co obu płciom opłaca się najbardziej, gdy chodzi o przekazanie jak największej ilości materiału genetycznego. Nie jest na przykład niczym niezwykłym, gdy samica parzy się w krótkim czasie z wieloma samcami. Z punktu widzenia samca jest to niekorzystne. Oznacza, że jego plemniki będą musiały walczyć z konkurencją. Wiele owadów wyposażonych jest więc w męski organ, który może przypominać mały szwajcarski scyzoryk, albo i lepiej. Znajdziemy tu skrobaki, chochle i łyżki o fantazyjnych kształtach. Jakie jest ich przeznaczenie? Usuwanie plemników, które dotarły na miejsce wcześniej. Taka składana skrzynka z narzędziami przydaje się również wtedy, gdy poprzedni samiec zastosował inną sztuczkę, a mianowicie zakorkował otwór płciowy samicy. Ma to pełnić funkcję swego rodzaju pasa cnoty, uniemożliwiając parzenie się z kolejnymi panami. Nie zawsze się jednak spisuje. Kolejny samiec chwyta swoje skrobaki, kilofy i haki, by usunąć korek i zrobić swoje. Nie ma tu więc za dużo miejsca na przygaszone światło, delikatny dotyk i wyszukane komplementy. Inną sztuczką wykorzystywaną przez samca jest zadbanie o to, by samica otrzymała jak najwięcej jego plemników i miała jak najmniej czasu dla innych. Samiec spróbuje zatem jak najbardziej wydłużać czas parzenia. U niektórych gatunków wyczyny są naprawdę wyjątkowe. Intensywnie zielony pluskwiak, Nezara viridula, potrafi działać przez całe 10 dni. Nie ma jednak porównania z indyjskim straszykiem, który demonstrując ekstremalny wariant tantrycznego seksu, był połączony z samicą przez 79 dni. Nie tylko parzenie się może trwać długo, często samiec po wszystkim również opiekuje się samicą. Być może widziałeś kiedyś szczupłe niebieskie ważki, równoskrzydłe, złączone w parę, siedzące lub latające. Czasami połączone ważki mogą przypominać kształtem serce. Wątpliwe jednak, byśmy mogli powiązać to z ludzkim romantyzmem. Te ćwiczenia w parach oznaczają bowiem, że samiec pilnuje, by samica nie parzyła się z innymi aż do chwili, kiedy złoży najprawdopodobniej wspólnie zapłodnione jaja na odpowiedniej wodnej roślinie. Przy takiej morderczej konkurencji warto zadbać o sprzęt. Niczego nie można w tym względzie zarzucić muszce owocowej, Drosophila bifurka. Owa malutka mucha blisko spokrewniona z tą irytującą cię w kuchni jest dumną rekordzistką świata w dziedzinie długości plemnika. Ma on niemal 6 cm. Oznacza to, że jest 20 razy dłuższy od samego zwierzęcia. Aby osiągnąć ten sam wynik, ludzki plemnik musiałby mieć długość boiska do piłki ręcznej. Jak to możliwe? Całe ustrojstwo składa się przede wszystkim z cieniutkiego ogona, zwiniętego w kłębek. Plemnik na powiększonym zdjęciu przypomina mi szpaghetti ugotowane w zbyt małej ilości wody. A po co to wszystko? Długie plemniki to odpowiedź muszki owocowej na Usaina Bolta. Mają większe szanse na wygranie sprintu do jajeczka. A skoro już przyglądamy się najbardziej dziwnym zwyczajom, nie możemy pominąć pluskiew. Tych pijących krew kolesi, którzy kryją się w szczelinach w ścianach i w łóżkach hosteli i hoteli na całym świecie. Gdy zapada zmrok, wypełzają stadami i wpijają w ciebie ssawki podczas kiedy ty śpisz. Zdecydowanie nie jest to pamiątka, jaką chcesz przywieźć do domu z wakacji. Faktem jest jednak, że pluskwy to narastający problem również w Norwegii. Częściowo stąd, że dużo podróżujemy, ale przede wszystkim dlatego, że pluskwy nie giną już od środków owadobójczych, których wcześniej używaliśmy. Tak czy inaczej, u niektórych gatunków pluskwiaków, w tym pluskiew domowych, samiec całkowicie pomija cokolwiek, co przypominać może grę wstępną.
Nie chce mu się nawet szukać otworu płciowego samicy. Po prostu wbija swój organ przez jej brzuch i pozwala plemnikom samodzielnie znajdować drogę do komórek jajowych. Często w ten sposób wyrządza samicy krzywdę i sprawia, że nie może ona parzyć się z innymi samcami. W ten sposób samiec próbuje zagwarantować sobie, że będzie ojcem wszystkich jej dzieci. Aby zrekompensować te niedogodności, samica wykształciła wzmocniony obszar na brzuchu, gdzie samiec najczęściej uderza. Ogranicza to obrażenia. Przykład ten ilustruje ważną sprawę. W walce płci każda ze stron walczy o to, co jest dla niej korzystne w świetle ewolucji. Taniec pani. Być może niegdyś badacze owadów, niemal wyłącznie mężczyźni, mieli tendencję do patrzenia na całą sprawę z punktu widzenia samca. Tak czy inaczej, faktem jest, że dzisiejsze badania wskazują nam coraz więcej przykładów tego, że samica również pracuje nad tym, by zabezpieczyć własne interesy. Po pierwsze, niektóre samice po prostu konsumują samca po zakończeniu aktu płciowego. Najczęściej dzieje się tak w przypadku pająków, odległych krewniaków owadów. Samce amerykańskich pająków polujących na ryby giną z przyczyn naturalnych podczas kopulacji. Dzieje się tak dlatego, że ich organ płciowy pęka, gdy przenosi plemniki lub, mówiąc suchym językiem naukowym, zaobserwowaliśmy, że parzenie prowadzi do obowiązkowej śmierci samca i sparaliżowania organu płciowego. Następnie samiec zostaje zjedzony dla dobra potomstwa, bo chociaż jego wybranka to gigant ważący 14 razy więcej niż on, to jego niewielkie ciało przyda się jako proteinowy suplement. Dodatkowa przekąska na pewno dobrze zrobi samicy, która musi złożyć setki pajęczych jaj. Również modliszki znane są z kanibalizmu seksualnego, jak nazywa się to zjawisko. Badania terenowe wykazały jednak, że samiec rzadziej staje się podczas kopulacji obiadem w naturze niż w sztucznych warunkach w laboratorium. Owadzia mama ma jednak w zanadrzu coś jeszcze. Okazuje się bowiem, że potrafi skrycie sterować tym, które samce mogą zostać ojcami jej dzieci. Działa tu wiele mechanizmów. Droga do jaja nie jest spokojnym pływaniem w letniej wodzie. Przypomina bardziej bieg z przeszkodami. Jako że plemniki zazwyczaj magazynowane są w osobnym banku spermy, a samo zapłodnienie komórek jajowych odbywa się dopiero później, samica może na różne sposoby wpływać na to, które plemniki zachowa i wykorzysta. Pewien badacz przeprowadził sprytny, choć brutalny eksperyment, który to udowadnia. Podzielił badane mączniki na dwie grupy. Połowę samców głodzono, aby sprawiały wrażenie słabych osobników o niskiej jakości genetycznej. Połowę samic badacz po prostu uśmiercił, tak aby nie były w stanie wpływać na efekt eksperymentów. Gdy umieścił wszystkie te chrząszcze razem, zarówno wygłodniałe, jak i solidnie nakarmione samce tak samo chętnie parzyły się z żywymi, jak i z niedawno zabitymi samicami. Teraz następuje coś naprawdę dziwacznego. W wewnętrznym banku spermy martwych samic badacz znalazł równie wiele plemników pochodzących od wygłodniałych, rachitycznych samców, co od tych, które porządnie jadły. U żywych samic plemników od wysokiej jakości samców było natomiast znacznie więcej. Wskazuje to, że samica aktywnie sterowała całym procesem, aby mieć pewność, że ojcami jej dzieci zostaną silne osobniki. Życie bez mężczyzn? Istnieje wiele sposobów na znalezienie dobrego materiału genetycznego, a wśród insektów występuje większość z nich. Rozmnażanie płciowe, a więc takie, w którym potrzeba zarówno samca, jak i samicy, występuje najczęściej również wśród insektów. Wiele owadów może jednak wybrać wesoły tryb życia, singielki, a mimo to rozmnażać się. Spora część okresowo praktykuje bowiem dzieworództwo. Na przykład u samic mszyc dochodzi wiosną do szybkiej i efektywnej eksplozji rozrodu na twoim krzewie róży. Mszyce nie mają czasu na składanie jajek i czekanie. Po prostu rodzą żywe mszycątka, rozwijające się bez zapłodnienia z komórek jajowych w nowego osobnika. A to jeszcze nie koniec. Samice niektórych mszyc mogą konkurować z rosyjską matrioszką. Owady potrafią rodzić młode samice, które już noszą w sobie kolejne pokolenie.
Nic dziwnego, że różany krzew tętni życiem. Można mieć wątpliwości, czy mimo nieobecności mężczyzn da się to nazwać życiem syngielki. Wkrótce na krzaku robi się dla samic za ciasno. Jak dotąd wszystkie były bezskrzydłe, ale teraz pora wycisnąć siebie kilka uskrzydlonych dam, które będą w stanie przelecieć na sąsiedni krzew i tam kontynuować masową produkcję. Gdy dni stają się krótsze, temperatura spada i zbliża się jesień, pojawia się kolejna zmiana. Mszyce przełączają się na produkcję zarówno samic, jak i samców. Parzą się one ze sobą i tym razem samica składa jaja. Tylko w ten sposób mszyce mogą przetrwać zimę. Jaja składane są na odpowiedniej wieloletniej roślinie. Gdy przyjdzie wiosna, wyklują się z nich nowe dzieworódcze samice i cały cykl rozpoczyna się od nowa. Po co więc potrzebni są mężczyźni, skoro samice mszyc potrafią w czasie zaledwie jednego sezonu samodzielnie zostać matkami większej liczby dzieci, wnuków, prawnuków itd. niż żyje ludzi na całym globie? Jest chyba znacznie bardziej opłacalne, gdy wszystkie osobniki mogą produkować potomstwa, a nie tylko połowa? Nie mówiąc już o czasie, który można zaoszczędzić, darując sobie podryw. Kwestia tego, dlaczego większość zwierząt i roślin występuje w formie dwóch płci, od dawna zajmuje biologów, a dyskusja na ten temat wciąż trwa. Wadą dzieworództwa jest to, że wszystkie osobniki mają dokładnie ten sam materiał genetyczny. Jeśli zmienią się warunki środowiskowe, nie będą miały wielkiego pola manewru, a więc rozmnażanie przez seks, w którym materiał genetyczny dwóch osobników miesza się, jest dobre i niezbędne, by zapewnić zróżnicowanie genetyczne i wykluczyć szkodliwe mutacje. Zaletą istnienia dwóch płci jest również to, że mogą one stawiać na różne strategie. Jedna płeć może mieć nieliczne, ale duże, zaopatrzone w substancje odżywcze komórki płciowe, a więc komórki jajowe, podczas gdy druga komórki drobne, liczne i ruchliwe, czyli plemniki. Niech żyje królowa! Nie tylko mszyce żyją w społeczności całkowicie zdominowanej przez kobiety. Jest duże prawdopodobieństwo, że każda mrówka, osa i pszczoła miodna, jaką zobaczyłeś w całym życiu, była kobietą. A w każdym razie z niewielkimi wyjątkami. Pamiętasz film o pszczołach, o trutniu Barym, któremu znudziło się życie robotnika w ulu? Z biologicznego punktu widzenia jest to kompletna bzdura. Podobnie jak w przypadku dramatu Henryk V, w którym Szekspir opisuje, jak liczni mieszkańcy ula nadzorowani są przez pszczelego króla. To też nieprawda, bo to wcale nie samce są robotnikami w ulach i nie król nimi rządzi. To panie podejmują decyzje i wykonują pracę w świecie pszczół miodnych. W ulu nie ma pszczół robotników, są tylko robotnice, którymi włada również samica królowa. Samce trutnie żyją krótko jesienią i spełniają tylko jedną funkcję. Parzą się z nową królową. Trutnie nie zbierają nawet własnego pożywienia, tylko są karmione przez samice. Możemy chyba usprawiedliwić Szekspira, firmę DreamWorks i innych, którzy popełnili tu spory błąd, bo to nieporozumienie jest stare i mocno zakorzenione. Starożytni Grecy próbowali dowiedzieć się czegoś o życiu pszczół, ale nie bardzo im się to udało. Wiedzieli, że zwykłe pszczoły miodne mają żądło, a czyż kobiety mogą być wyposażone w tak przerażającą broń? A jeśli wściekłe, żądlące owady to samice, to musi chyba to oznaczać, że leniwe, duże osobniki, którym nie chce się nawet ruszyć po nektar, to samce. A tak chyba być nie może. Dopiero pod koniec XVII wieku, gdy wynaleziony został mikroskop, można było ustalić, że jak najbardziej pracowite i przerażające robotnice i ich naczelniczka to kobiety, a obibołkami są samce. Musiało jednak minąć kolejnych 200 lat, zanim człowiek naprawdę zrozumiał, skąd biorą się pszczoły, bo nikt nigdy nie widział pszczoły miodnej uprawiającej seks.
Obowiązująca dotychczas teoria mówiła, że samce, a więc leniwe trutnie, załatwiają tę sprawę zachowując pełen szacunku dystans i zapładniają królową zdalnie przy użyciu czegoś, co nazywano zapładniającym zapachem. Dopiero pod koniec XVIII wieku zauważono, że królowa pszczół, która odbywa lot godowy, wraca do ula z organem płciowym samca przymocowanym do własnego otworu płciowego. Są to pozostałości ostatniego szczęśliwego zwycięzcy, wybranego z roju trutni, które ją ścigały. Królowa często parzy się z kilkoma osobnikami. Zachowuje wszystkie plemniki do 100 milionów we własnym wewnętrznym banku spermy, a następnie wydziela je przez resztę życia w miarę potrzeb. Dla trutnia parzenie to natomiast ostatnia czynność w życiu. Samo przeniesienie plemników jest po prostu wybuchowe. Tak potężne, że organ rozrywa się i odrywa od odwłoka samca, który wkrótce potem ginie. Innymi słowy, jest to miniaturowa wersja przysłowia: miłe złego początki, lecz koniec żałosny. Akt ten jest tak spektakularny, że nawet plotkarskie gazety wpuszczają pszczoły na swoje łamy pod takimi nagłówkami jak na przykład The Sun. Male bee testicles explode when they reach orgasm.